że życie było proste. Sukces łączyć sukcesem, wielkim mostem, w dole zostawiając przy tym wszystkie problemy. Po co nam problemy, przecież my ich tu nie chcemy, więc w rok zarobić na nowy dom i samochód, pięciokrotnie przebić od sąsiada dochód. Mieć znaczy być w posiadaniu tego mienia, mieć znaczy być i tu nic się nie zmienia, ej. Oj nie, 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 to nie jest takie proste. Trzeba swoim życiu czasem dostać chłostę, żeby docenić to, co znaczy postęp. Musisz coś z tym zrobić, a nie zachować odstęp, bo ciężka praca, problemy i muka sprawia, że nasze życie to ciągła nauka. Zapytasz mnie, Paweł, dlaczego tak jest? Odpowiedź prosta, życie musi mieć sens. Musisz dojść do tego sam, bez skróconych dróg, bez otwartych dam. Musisz dojść do tego sam, by doceni to, co masz, co masz. Musisz dojść do tego sam, bez skróconych dróg, bez otwartych bram. Musisz dojść do tego sam, by docenić to, co masz, co masz. W swoim życiu nie miałem tak łatwo. Nie było bogactwa i spadku pobliskich. Nie było bogatych rodziców, co mieli na tyle, by podzielić nas wszystkich. Nie miałem także ustawionych przyjaciół, co za kasę ze mną trzymaliby sztabę. Nie było mi łatwo o dobrą posadę, wydanie płyty i świetną reklamę. I to jest piękne, osiągnąć coś samemu. Za to szacunek mam do samego siebie. Wiem, że mam prawdziwych przyjaciół, co zawsze pomogą, gdy człowiek potrzebny. Szacunek mam do istnienia wszelkiego, nie patrząc na religię, statusy i rasę. Do wszystkiego doszedłem ciężką pracą. Nie jest łatwo, gdy nie ma tych, co za ciebie płacą. Musisz dojść do tego sam, bez skróconych dróg, bez otwartych dam. Musisz dojść do tego sam, by docenić to, co masz, co masz. Musisz dojść do tego sam, bez skróconych dróg, bez otwartych dam. Musisz dojść do tego sam, by docenić to, co masz, co masz.